Siemano wszystkim, DCTeam z tej strony i dzisiaj przyszedł czas na zrobienie materiału z postawieniem systemu na moim telefonie, nowszego systemu. Chodzi oczywiście o Androida, a moim telefonem jest HTC HD2. No, oczywiście info już pewnie było, jeśli ktoś oglądał ten odcinek, czyli nawet DCTeam chce zarobić grosza. Dałem informację, że nie dam rady zrobić tego materiału. I tak widać, miesiąc minął prawie i nie mam jakiś czas, udało się zrobić, właśnie robię teraz tak naprawdę mówiąc. I dobrze, przejdziemy do tego, jak zabrać się do właśnie do aktualizacji. Nie będę mówił wam, jak przejść z oryginalnego systemu na Androida, tylko po prostu przeinstalować na nowszą wersję, jeśli mamy taką możliwość. Bo po prostu chcemy zmienić sobie ROM, czyli system, na jakąś inną, bo ten, co aktualnie mamy, nam się nie podoba. Na pewno każdy zna stronę XDA, na której znajduje się mnóstwo ROMów. I tutaj warto sobie właśnie poszukać na HD2 albo jakiś tam fajny ROM. Ja aktualnie korzystam z Nexusowych ROMów na HD2 i ten, który aktualnie mam, to jest chyba 2.3, 2.4. Przysiądę się na 2.7. Próbowałem na 3.3, ale jakieś problemy są. Zapewne za mało miejsca ciągle daje, ale nie chcę dawać więcej mu, bo mi zbraknie miejsca na aplikację. I tu jest ból właśnie z tym telefonem, tak naprawdę, on ciągle brakuje na nim miejsca, jeśli robimy instalację na pamięci systemowej, tak? Bo też robiłem sobie na karcie, ale zrobiłem to razem z takiego raz i jakoś wolę zrobić teraz trenowanie na systemowej i pewnie niebawem będę zmieniał i tak ten test na telefon, więc jakoś przeżyję. Więc tak, jeśli wybierzemy sobie ROM, musimy się dowiedzieć, ile on, tak mówiąc, miejsca potrzebuje na cały system, na przykład na instalację mamy tutaj 235 w tym wypadku, a minimalna 210. Mamy jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Na przykład też często bywa, że coś nie działa, ale aktualnie przy tym, gdy że nic nie ma takiego chyba. Jeszcze jest taka dodatkowa sekcja, jak networking, nie, i tam wymienione są. Na przykład w najnowszym tutaj widać było w KitKacie 4.7, tam nie działa kamera w panoramie. I tam też chętnie bym się też przesieść na ten, ale na razie nie ma co cudować. Trochę nowszy też wystarczy. No i dobrze, jak pobierzemy, tutaj gdzieś jest plik do pobrania właśnie, ROM w zipie, tego oczywiście nie rozpakowujemy, to kopiujemy na kartę. Ja tego nie robię, tylko wam pokażę, jak to się robi. Najlepiej wyjąć karty i jeśli mamy czytnik, to po prostu przerzucić, to będzie szybciej o wiele niż przez telefon, bo trochę to może nam mulić. Jak to zrobić? Odpalamy telefon i trzymamy klawisz Home, co to ściśnięty, żeby przejść do CLK w moim przypadku. Bo ja to, taką właśnie metodę wam przedstawiał. No i czekamy, aż się odpali. Dobra, i mamy. I teraz tak, żeby sobie wrzucić system na kartę przez telefon, który jest podpięty kablem USB, prawie go podepnął oczywiście. Żeby nie było, że poszukuję, jest kabel podpięty. Szukamy takiego czegoś jak Mountain Storage. Oczywiście poruszamy się po menu CLK za pomocą klawiszy głośniej, ciszej. Cofamy się strzałeczką normalnie do tyłu, wiadomo. A zatwierdzamy klawiszem, słuchawką zieloną, o tak. I tak mamy Mountain Storage. Wchodzimy. Na samym dole mamy Mount USB Storage. Po wybraniu tej opcji automatycznie się powinien podłączyć. Podłączyć się karta powinna pod nasz system, tak, tak. Znaczy, no, tylko system powinien wykryć kartę, tak, co? Zaczynam ględzić. Dobra, o, podmontuję, nie potrzebuję przecież tutaj przerzucać. I teraz cofamy się
na początek. I robimy tak pan Srebot System, ale to chwileczkę. Widać, że mam kilka już pobranych tych wersji systemu, tego Nexusowego do HD2. Tu mam właśnie 2.7, poprzednia była właśnie 2.4. I mam tak oryginalne i przerobione przeze mnie, czyli tak będąc odchudzone one są. Znaczy jest różnica za każdym razem. No i teraz się to mam skopiowane. Więc ja to sobie przejdę do tutoriala. Tutaj jeszcze przyda się oczywiście mieć sterowniki do systemu, żeby telefon wykrywał komputer. Bo często bywa tak, że nie chcę go wykryć podczas instalacji. Szczególnie podczas, gdy jest w trybie bootloadera telefon. No i dobrze, ja sobie wejdę do tutoriala swojego. Tak. I tu mamy taska, czyli czyszczenie pamięci. Ja odpalamy to jako administrator. No co my sobie ich wisi. A my restartujemy telefon i trzymamy klawisz ciszej. Do ściszenia i właśnie mam odpalanie bootloadera. Tak właśnie wygląda bootloader, taki czterokolorowe tło jest. I często właśnie przydają się sterowniki, żeby wykrył po prostu telefon, że tak, komputer telefon wykrył, że jest podłączony przez USB. No to się może być tak, że nie chce wykryć. Później też tam czasami coś tam krzyczy, już pod koniec instalacji, że coś tu nie działa. Ja na przykład mam problem taki, przejdę już dalej na przykład, że wszystkie te kroki tutaj mogę zrobić do trzeciego na swoim systemie, na komputerze głównym z 8.1, a czwarty krok muszę robić na drugim PC-cie, na którym jest 7. Jakieś tam wsparcie sterowników jest gorsze po prostu na 8 i dlatego to nie działa. No i dobrze, tutaj musimy czekać teraz do 100% i przy 99% trzymamy klawisz w dół, żeby przy restarcie nam się z powrotem odpalił bootloader, czyli trzymamy ściszanie i czekamy, aż się ponownie załączy. 99, oczywiście on zawsze trochę tam czeka przy tym 99, 100 jeszcze jest potem i dalej czeka. Trzeba czekać. Dobra, jest to, zaraz się zrestartować. Oczywiście jakbyśmy zapomnieli przytrzymać klawisz do ściszania, to trzeba by oczywiście go zrestartować, otworzyć klapkę i wcisnąć reset. Dobra, załączył się, finish. I następny krok, czyli radio. Radio jest odpowiedzialne za komunikację GSM, myślę, że pamiętam. Chwilę, drzwi zamknę, tu mi hałasują. Uruchom jako administrator, oczywiście to samo. Przechodzę już te kroki po kolei. Update. No i tak samo jak poprzednio, czekamy do ostatnich kilku procent i trzymamy klawisz do ściszenia, aby nam się telefon z powrotem włączył do trybu bootloadera. To akurat przy 96 się zatrzymuje na dłużej, zanim się zrestartuje. No dawaj, dawaj, 100%. Dobra, pan się już restartować. Dobra, jest. I teraz właśnie to, co mówiłem, że trzeba warto tutaj sobie sprawdzić, ile potrzebuje system miejsca. Właśnie w tym kroku będzie to do ustawienia. Podczas instalacji CLK i ustawienia właśnie tej partycji
na pamięci systemowej. Musimy sobie wybrać tutaj akurat zipa u mnie odpowiedni, właśnie wielkość partycji i wielkość cache'u. Piątka zawsze musi być. No ja ustawię właśnie to 210. Gdzie to jest 210? Nie, 210. O. Jest to. Kasuję to poprzednie, musi być tylko to, co w grodzie ustawiane. Zamknąć. Tak jak poprzednio, jako administrator odpalamy. Next. Next. I update. O, mamy tutaj, że CRK jest instalowane. Teraz jest instalowane po prostu na nowo, nie jest uaktualniane, bo tak ciągle to samo jest zgrywane. To Macieju. I tutaj już nie czekamy na nic. On tutaj szybciej przechodzi od razu. On się zrestartuje. I w moim przypadku ja muszę go przepiąć teraz do drugiego peceta. Wy jeśli nie musicie, no to super, będzie trochę łatwiej. Ja po prostu musiałbym latać do drugiego peceta za każdym razem. Tym razem nie musi, bo on przyniesiony. Żeby go splaszować. Czyli po prostu zrobić krok czwarty. O, flaszowania. Tutaj na tym PC-cie tego nie zrobię, więc go przepnę. No i widać niewykryto, nie wiem czy to nie widzicie tego, niewykryto urządzenia, od razu piszę. Te sterowniki nic nie pomagają mi, mimo wszystko na 8.1. Na 7 akurat to działa. No, podpięty, od razu widać, że tam coś się dzieje na tym telefonie. Tam trzeba się na drugi PC, to musicie widzieć. I teraz to samo. I flaszowanie, uruchamiam administrator. I czekamy. Dobra, koniec. Ja to sobie wciskam. To zamykamy. Chowamy. I telefon teraz poniósł. No i zapomniałem się trzymać. Musimy trzymać klawisz home oczywiście. A ja mogę się wytrwanić, po prostu zrobić jeszcze raz flashowanie, studować. Nie mam żadnego problemu. Nic się nie powinno raczej stać. Po flashowaniu trzymam oczywiście klawisz home. Zapomniałem wspomnieć. I czekamy aż właśnie CLK się odpali. Dobra. I teraz przed instalacją jeszcze musimy sobie wyczyścić pamięć, no, tak jakby w poprzednim systemie, czyli mamy wipe data factor reset, jest, może to chwileczkę potrwać i wipe cache partition, tak samo, no, zazwyczaj trwa dłużej, jeśli mamy po prostu dłużej system, po prostu chodzi na naszym telefonie, przez to tam więcej rzeczy jest napakowane. I teraz przechodzimy do install zip from SDK, czyli po prostu instalacja z karty. I tu mamy automatyczne wykrywanie. Ja jednak bardziej polecam wam choice zip. No i wybieramy. Na samym dole mamy, widać, naszą instalkę. Zatwierdzam, jest. I czekamy aż ruszy. Widać, please wait. Czyli instalacja powinna ruszyć. No i tu mamy informację. O zajętości na przykład pamięci. Widać, że niby nie jest pusta nigdzie. No ciekawe. Jakoś nie pamiętam, czy było zawsze w taki sposób. Na tyle rzadko się to robi, że raczej się nie pamiętam. Dobra. Next, przechodzimy po prostu dalsze kroki. I to wybieram oczywiście w moim przypadku instalację na systemowej pamięci. Mamy też do wyboru współdzieloną, czyli na karcie jest część, a główne pliki są na pamięci systemowej. Oczywiście też jest wersja na samą kartę, ja tak z takiej korzystałem.
Player next. Pusta lista. Tutaj nic nie zaznaczam. Bo odchudzone mam na tyle właśnie, że mam wszystko to pokasowane, ale mimo wszystko jest wyświetlone, że mogę to użyć. No i tutaj najważniejsze, czyli musimy wybrać sobie TPP Connection, żeby dobrze działały w ogóle te połączenia telefoniczne, jeśli dobrze pamiętam. Disable Software Key, a to co jest, to są klawisze znane właśnie z ekranu, tutaj widać te klawisze. Ten napasek jest mi niepotrzebny, bo mam przecież klawisze fizyczne. Oczywiście można to włączyć, jeśli nam przy te klawisze nie przestały działać z jakiegoś powodu, to wiadomo gdzie to ustawić. Tego chyba później nie da się zmienić po zainstalowaniu systemu, czy dobrze wiem. Przynajmniej nie widziałem nic tej opcji, żeby to przestawić. No i dobrze. Tu mam jeszcze wipe'a, czyli znowu czyszczenie. Warto włączyć sobie. I tu mamy start. Startujemy. I czekamy. Powinno nie wywalić żadnego błędu, przejść to do 100% i telefon się powinien zrestartować sam. Znaczy sam, po wyborze oczywiście opcji restartu, tak. No i dobrze, mamy koniec instalacji. Mamy prośbę o restart właśnie. Czy mamy next? Wybitne. Mamy reboot your device now. Telefon się zrestartuje i przejdzie automatycznie do CRK, z którego musimy znowu zrestartować telefon. Mam od razu na pierwszej pozycji reboot. No i teraz pozostaje nam czekać. Czy w ogóle system wstanie? No i dobra. Jak widać, ruszył. Gdyby się nie pojawił właśnie ekran ładowania, no to trzeba powtórzyć całość tej operacji, czyli od samego początku. Nie można jakoś pominąć tego, któregoś kroku, tak, tutaj. Wszystko trzeba robić od samego początku. No i zapewne będzie chodziło o to, że po prostu za mało przydzieliśmy pamięci przestrzeni tej na system. Nie, teraz tylko trzeba czekać, aż system ruszy. A ja wam pokażę już na sam koniec, że to jest ta wersja, jaką zainstalowałem, żeby nie było. Więc do zobaczenia za chwilę. Dobrze, jestem ponownie i tutaj pokazuję, że mam nowszy system, czyli właśnie 4.2.2. Tu mamy gdzieś jeszcze wersję Cyan Moda, czyli 10.1.3. Możecie od razu sobie sprawdzić tutaj po tej stronie. Tam jeszcze zgadzała wszystko. I tak samo mamy Nexus HD 2 Jelly Bean V2.7. Tak, co instalowaliśmy. I dodatkowo potrzebujemy zainstalować jeszcze dwie aplikacje, żeby nie zapychać sobie znowu teraz tego tej partycji, tego miejsca, gdzie jest system, tylko instalacją to na karcie. Jeszcze przypomniałem. Warto sobie zrobić drugą partycję, bo bez tego to nie będę ruszyć zapewne. Musimy sobie zrobić partycję jakąś małą, może być gigowa chyba,
Abaci 512 mi się staje. No na tyle ile, żeby w jakieś tam aplikacje nam weszło, tak? Wiadomo o co chodzi. Na tyle dużo, żeby tam weszło jakieś aplikacje. Pierwsza jest to Boosty Box. Ona jest konieczna, dokładnie nie wyjaśniam do czego ona służy, ale jest konieczna, żeby działał link to SD. A ta aplikacja służy właśnie, żeby przenosić i instalować od razu aplikację na karcie. Po prostu wybrać kartę jako główne miejsce instalacji programów. Żeby właśnie nie zapychać, wpychać jakąś informację. Mam miejsce na dysku, jest. Więc zaraz tutaj właśnie zrobię porządek za pomocą tych aplikacji. Ja sobie je poinstaluję. Już zainstalowane, niby już jest, bo już poszło. A na drugim właśnie wybieram sobie. A później sobie zmienię też nazwę. Wiadomo, na początku jest zawsze ta sama dodawana, więc ja już tu mam instalowanie, jak widać. Więc to było chyba na tyle, co chciałem wam pokazać, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia niebawem. Cześć!